Siema, siema, hejos, siema. Jedziemy nagrywać do garażu, nie? No tak. No, zobaczycie, jakie zmiany w becie będą. Lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy. A tu patrz, za 8 koła, Kuba. No, najlepiej. Wczoraj tankowałem za 7,60 diesla Forda, a dzisiaj patrzę, jest po 7,30. 30 groszy jestem w plecy na litrze, nie? Pewno zdycha by była zaoszczędzona, jakbym dzisiaj nalał. No, ale nie przewidzisz tego. Co Bleku może zrobić w becie? Niebiesko-biała? Do tego kółka? No co? Co mogę zrobić, powiedz? Pomalować ją? No, możesz zmienić okleinę. Plastiki. Plastiki możesz zmienić. Plastiki możesz zmienić. Co jeszcze mogę zrobić? Nie wiem. Siedzisko dać do obszycia. O. Kierownicę wymienić. Kuba, to jest model, no mówię. Dzięki, ekipa, za te kółka boczne. Na przód tak zrobił. No. To by była, to już by nie była beta bleka. Nie, a co? To by była nowa beta bleka. Nowa beta bleka. No zobaczcie, zaraz wjeżdżamy na garaż i zaraz wam wszystko opowiemy. To już by nie była ta sama beta, naprawdę. Za kwasy. Boli. O, powiedz, a chciałbyś coś zmienić w swojej huskwarnie? Na razie nie. Nie? Nie. Ale w ogóle, jakbyś cokolwiek chciał zmieniać, to co byś zmienił? Ty tak widzę nie lubisz, nie? Tak coś tam, coś wiesz, no, tego, nie? Tylko jeździć, nie? No, najlepiej. Kuba tylko jeździ. Najlepiej. Najlepiej jeździć. I ewentualnie wymieniać to, co się popsuje, nie? Albo no tak. To, co trzeba wymienić. Ale wiesz co, jedno byś mógł zrobić, Kuba. Umyć ją w końcu. No. Bo jak nie dbasz, to nie jeździsz. No właśnie. Na kole nie pośmigasz. No. A w ogóle, wiesz co, powiem ci, jak pojedziemy teraz na miejscówkę, no. Będziemy motocyklami, to będziemy obydwoje trenować gumę. Ja ci trochę więcej podpowiem, żebyś jeszcze więcej wyrywał ją do góry, dobra? Okej. Okay. A na jakim biegu ty ją podrywasz do góry, Kuba? Ja tak to próbuję z dwójki. Z dwójki. A quadem na jakim biegu próbujesz? Quadem z jedynki. Próbuję. O, no tak, bo dwójkę to... No. Właśnie tak chciałem ci podpowiedzieć, żeby LTZ-ą z jedynki próbować. No bo... Z dwójki prawie w ogóle nie podnoszę, a z jedynki bardziej. To wiesz co, to właśnie ja ci program treningowy wymyślę właśnie. Czyli zero podjazdów, sama jazda na kole będzie. W sumie jeszcze tak nigdy się nie przekładałem do tego. No. Pierw ułożę ci jakąś przeszkodę. Żebyś sobie mógł, tak, wiesz, jak kiedyś, no, pod jakąś, zakładem. Tak, jakąś belkę, jakąś deskę, no. Żebyś wiedział, w którym miejscu. Coś na stojąco byś podrywał, czyli przyszykuj się na mordęgę. No, już dojeżdżamy, Kuba, zaraz będziemy kręcić wam materiał z bety. No tak o. Tak o. Tak o. Ciekawe, co dziadek chce zmienić w becie. Może się okaże, że powiesz teraz? No. Nie, dopiero w garażu. Jo. Będzie masakra. Piłą mechaniczną. No a co? Nie, panie, zobacz, co z tablicą zrobiłem. Co? Czy ty widziałeś? I odwaliłeś. No, tak się kończy jazda na kole. Trochę tu bajzel mam, ale... Kuba teraz będzie często u mnie, to pomoże mi to posprzątać, co? No dobra. Dobra, no dobra. A, zobaczymy, czy odpali w ogóle, Kuba. Odpaliła. Nie, ale tablica jest piękna. Nie, no. To tylko Bleku tak potrafi załatwić tablicę. No ale co, nikt się nie doczepi do niej, nie? Nie. Teraz. Jest? Jest, nie? Jest! No. Najważniejsze! No najważniejsze. Zresztą jak ja na koło postawię, to i tak będzie widać numery. No. Tego. No, albo w plecach ją będę kładł, ale to mandat jest jak do... Za to mandat jest, jak do plecaka włożę jest mandat. No. Za wszystko jest teraz mandat. Za taki kół
kółko. Nie, bo są trzy kółka, a no, nie dwa. No właśnie, no to... No, tu Kuba ma rację, też może być mandat, że trzy kółka, a nie dwa. Nie? No. Dobre. Już wam mówię, jakie zmiany w becie. Pierwsze co, to z Glaca Guard przyjdą podnóżki. O. Zrobimy specjalny odcinek z podnóżkami. Czyli podnóżki będą wysunięte do tyłu, skierowane do dołu, czyli będzie lepiej się jeździło na enduro. Będzie lepiej na enduro. Będą wysunięte trochę do tyłu. Po prostu poprawiam... Jak są tu, tak, to będą trochę tu? Trochę tu, do tyłu odsunięte i w tą stronę. I do jazdy na kole wymuszą lepszą pozycję w ogóle do jazdy na enduro. No i słuchajcie, no i następny temat, co w becie się zmieni i co wleci na następne odcinki, znaczy to trochę potrwa. Trochę to potrwa. Zaraz wam coś pokażę. Jestem riderem i to jest szczere, lecę enduro. I u Blacka wleci wydech. FMF ten 2500 zł kosztuje, 2600 niedawno kosztował, już obniżyli znowu. Wcześniej jak patrzyłem, dwa lata temu, jak dopiero do tego modelu, nie, rok temu, jak do tego modelu wypuścili pierwsze wydechy FMF-a, to kosztował 4500. Tutaj jest za 2600 FMF też. Poczekajcie, który do mnie wleci? No ten albo za 2,5, albo za 2,600, jeszcze zobaczymy. Ten niebieski nie, bo już patrzcie, cena 3,600. No. A nawet niebieski nie pasuje do tej bety, chyba że do tego kółka. Nie? Nie, no. Ale zobacz tu, zobaczcie. Pełny wydech gdzieś widziałem. Tutaj jest pełen. 7600. Jeszcze w zeszłym tygodniu, jak patrzyłem, 8000 on kosztował. Czyli od cały, od po prostu cały kolektor, wszystko. Ojej. No. Czyli za 2500 to jeszcze można kupić wydech, a za 3600, czy tak jak wcześniej były po 4,5, no to masakra. A tutaj też jest pełny układ wydechowy. FMF Factory 7600, ale to już, to mówię, to jest za drogo. A tu patrz, za 8 koła, Kuba. No, najlepiej. Także to takie zmiany będą. A i jeszcze okleina. No, kto nie myślał. Kolory, coś byś podpowiedział, Kuba? Teraz można powiedzieć, że jest biało-czerwona. Niebiesko-biała? Do tego kółka? A ty chcesz, a jaja co robisz? Nie no! Taki mały żarcik Kuby? Coś ty! Kuba to jest model, on zawsze coś tu wymyśli. Patrz, tu byś no. Miał białe? Nie, listki zostają czerwone. Nic nie będę robił. Te listki mają już jeny. 3 lata, wiesz? No. Bo one były założone na becie 300. Słuchaj, ja bym... patrz, czerwona rama jest. No jest czerwone siedzisko. Tego nie będę zmieniał. To zostaje tak jak jest. No to czerwono... Na kółko nie patrz. Żeby mi tu niebieskiego nie podpowiadać. Czarno, czerwono, biała. Co ty na to? Czarno, czerwono, biała? No, czarno, czerwono, biała. Bo zobacz, tu masz tak. Manetki czarno... czerwone, tak? Tu masz plastiki czarne, lagi są czarne. Dodatki tutaj, te plastiki, pokrywa silnika czarna. Nie, czarno, wahacz, biało-czerwone. Srebrno, czarny. No takie kolory jak teraz mam, muszę powiedzieć. Takie kolory jak teraz. Coś takiego. Tak to będzie wyglądało. Ale, no, coś takiego. Czyli takie zmiany w becie będą. Być może, że już na styczeń, jak dobrze pójdzie. Bum! No, no bo okleina na gwiazdkę
Wydech to no, od nie Gwiazdora. Wiem. No. Wydech od Gwiazdora, oklejny na Mikołaja. Na Mikołaja. Nie, ja raczej myślałem odwrotnie. Pierwszy. Czwarte kółko. Czwarte kółko, ale ekipa mi jeszcze chce tutaj załatwić, znaczy już zamówili, boczne dwa. Czyli ta beta będzie miała 5 kółek. 6! Nie, no to jeszcze ci drugie na urodziny kupię. Kuba, to jest model, no mówię. Dzięki przód. Ekipa za te kółka boczne. Naprzód ci damy, będziesz na przednim kole jechał. Nie. Ekipa chce tak to dozbroić, żeby mi wymontować te przednie kółko. Rozumiesz? No i tylko na tyle. Żebym tylko na tyle no. A jak to będzie na skrzyżowaniach, to tego nie wiem. Tak o, tu, tak musisz zejść z motorka. I prowadzić, tak, o, jak rowerek. Jak rowerek. No. Tak to będzie. Najlepiej. Modele normalnie. No dobra, no to co, wszystko wiecie, co będzie się działo z betą. Czy to jest jakiś projekt? Nie, po prostu, no. 2 lata już jeżdżę nią i fajnie by było coś wprowadzić nowego. No. To będzie takie moje super moto na kostkach. Na tym. Na kole, żeby bardziej tablicę przetrzeć. No, zamówię sobie z Allegro taką, wiesz, na zapas. No, najlepiej. Najlepiej. No dobra, no to co, to my kończymy. Albo byś sobie tu tak coś tak dał, tu sobie osłonił jakimś plastikiem, byś tu wczepił plastik taki i żeby tylko była luka na to, na te, no. Cyperki, no numery. I tylko tak. Żeby tu się nie przetarła. No, taka. Tylko przecierać, zdejmować 2 godziny. Najlepiej. Najlepiej. No mówię wam, z ekipą to są takie różne pomysły. To nara, trzymajcie nara. Się. A. My tu nara mówimy, nowe, no. A. A nowe podnóżki przyjdą już jutro. Od no! Glacy, od Glacy Quarda. No! Glaca Quard. Nie? No. No. I oczywiście takie podnóżki Glaca Quard przeznacza też na konkurs, czyli obserwujcie YouTube'a, Instagrama, Facebooka, takie podnóżki jak moje, obojętnie do jakiego motocykla. Glaca Quard produkuje dla wszystkich, na wszystkie marki motocykli, na wszystkie pojemności. Także będzie taki konkursiach i będzie można wygrać po prostu takie podnóżki zawodowe, czyli podnóżki pro, tak bym powiedział. Zawodówki, no. Zawodówki. Na zawody. Na zawody. I tak będziemy. Lecimy w teren i manetka i... Jazda. To nara, hejos. Nara, hejos. Chyba. A czemu nie możesz wytrzymać? Poczekaj. Takie zakwasy mam. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.